Witamy wydłużenie pomarańczowy czarnych i Wisła Kierownica, gościa sędziów reprezentująca kolejny sędzi Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzią główny Patryk Świerczek, jego asystentami na linach Krystian Krawoś i Karolina Zygmunt. Maciej, serdecznie i gorąco Państwa zapraszam, życząc wspaniałych wrażeń i emocji. W drugiej serii pojedynku mistrzostwa czwartej grupy, ja myślę, że doping na ogół jest wysoki. Pojedynek pomiędzy Krzeostrowiec a Wisłoką Dębicą. Druga kolejka trzeciej grupy, czwartej grupy ligi trzeciej. Trenerem Wisłoki pan Dariusz Kantor. W zestawieniu z numerem pierwszym Jakub Burek, z numerem drugim kapitan pomarańczowo-czarnych. Ale teraz pierwsza okazja Krzo. Uderzenie w słup. Jeden z pierwszych meczy sezonu. Obydwie drużyny bardzo ostrożnie. Można powiedzieć takie piłkarskie szachy. Nie ma tu za wiele akcji i sytuacji typowo bramkowych. Może teraz Burzyński. Do Czerniego, ten zastawia się. Czerni między trzema piłkarzami. Czerni, jest bramka! Jak to zrobił Konstanty Czerni? Znakomicie oszukał tutaj trzech obrońców Wisłoki Dębica. Wydawało się, że w tej sytuacji nie ma szans. Jednak przywitanie ze Świętokrzyską, jak widać, w najlepszym możliwym stylu. 20 minuta, bramka boiska. Burzyński, lewa noga. Uderzenie Brungiela. Nie kombinował. Było Siedlik. Mike. Wielki Maślany jednak się przejmuje. Burzyński, długa piłka. Czerni. W polu karnym ręka, ewidentna ręka, jest rzut karny. No, co mogę powiedzieć, to zagranie było tak ewidentne i tak bezmyślne. Ani jednego z obrońców Wisłoki. Nawrot i szansa na 2-0, 26 minuta. Gdyby to była piłka ręczna, myślę, że to zagranie przeszłoby. No tutaj sędzia nie miał wyboru. A gdzie kartka? Nawrot. Nie! Nawrot i 2-0! Krzo Wisłoka. 2-0, 27 już minuta. Podwyższenie wyniku. Bardzo dobrze wchodzą w ten sezon zawodnicy pomarańczowo-czarny. Czerny. Jakub Burek. Nawrot. Czerni. Dobrze to zrobił Czerni. Czerni! Uderzenie z dystansu i piłka mija kilkadziesiąt centymetrów, super ekran. Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania, w której rozpoczynamy drugą sumę ciekawego spotkania 3929 Wisłoka Dębica. Tych zagrań spójrzmy teraz. Dobry strzał tutaj zablokowany przez Konstantina Czerniego z Wisłoki. Maślany. Ponownie on. Krzysztof jednak nie daje się zaskoczyć. Jeszcze uderzenie. Pewnie Jakub Burek. Camargo. Nawrot. Piękny cross. Jest tutaj Brągiel. No, świetne zagranie Michała Nawrota. Ściąga z piłką do środka Brągiel. Brągiel, lewa noga, Brągiel. Uderzenie jednak zbyt lekkie. Przejmuje piłkę Nawrot. Nawrot dobrze obrócił się z piłką. Wypuszczenie Czerniego. Ten jednak nie dochodzi do tej piłki. Przedzony przez
Patryka Boksińskiego. Jest teraz nawrot. Czerni ma piłkę. Czerni! Dobre uderzenie do centymetru od prawego słupka bramki i można powiedzieć spłatę drugiej. Dobrze zostawił się w tej sytuacji tam. Ręka i rzut karny. Ale z dobrej strony poprosili, jednak faktycznie ten problem z mięsiem okazał się ważniejszy niż sądziliśmy. Jego miejsce. Kardyś do środka. Łanucha, uderzenie z dystansu. No i widać, że ten zawodnik Wisłoki. Kolejne dwie zmiany, a jedna prawdopodobnie będzie debiutem przy Świętokrzyskiej. Wchodzą na boisko Franciszek Lipka z numerem 77 oraz z numerem 80. Przepraszam, 77. Paweł Zdyb, rocznik 2005. Szuka swojej szansy Wisłoka. Nawrot. Sylwestrzak dobrze to zrobił. Stoper Krzo. Uderzenie z dystansu. Jest gol! Co teraz zrobił Radek Sylwestrzak? Proszę Państwa. Stadiony świata. Stadiony świata. Kapitan pomarańczowo-czarnych. Tutaj zaszokował publiczność przy Świętokrzyskiej. 3-0. Bramka. No, kiedyś tutaj ktoś strzelił taką bramkę. Szymoniak strzelił taką bramkę. To było z wolnego i to było mniej więcej z tego miejsca. Ale to było 10 lat temu. No, Radek, Szapoba. Coś pięknego. Krzo podwyższa prowadzenie. Łanucha. Rębisz. Ależ bramka. Szuka swojej szansy Wisłoka. Doskonałe uderzenie. Nawrot. Kamila Rębisza i koniec meczu. Leszczak. Krzo wygrywa 3-1. Naprawdę po interesującym spotkaniu. Dziękujemy.